Odzież dostępna jest już na www.1r1p.pl. Hehe, gicza. Musi się wybić. No a do przodu, nie w górę. Siemano drodzy widzowie, elo, cześć! Od razu na wstępie chciałbym was zachęcić do zostawienia tej łapki w górę na niebieskiej na dole, bo zauważyłem, że im więcej, tym większe zasięgi się robią i tak dalej. I dziś jest ambitny plan, mianowicie mam zamiar skoczyć z balkonu u moich rodziców do basenu, który rozłożyli. Nie wiem, czy to się uda. Mega się stresuję. Mam nadzieję, że dam rady. No co, nie da rady. Wszystko da rady. Może mój tato też skoczy, jak zobaczy, że mi się udało. Gorzej, jak się połamie. To musi się udać. To nie może nie wyjść. Dobra, bierę jeszcze kąpielówy. Tylko gdzie ja mam kąpielówy? O, tu są jakieś kołołowe. Kołołowe, ładne. Ubieram. Elegancko, co by skoczyć z balkonu, dupnąć. Ja mam nadzieję, że ja skoczę, nie spęgam. Jak już wam obiecałem, to muszę. Ciekawe, czy mój tato skoczy. Wiecie tylko, co jest tam najgorsze? To, że jest wysoko i płytko. No, nie fajnie, że tak powiem, nie fajnie. Trochę przypał, jakby ktoś pytał. O, mam swoje kolorowe, eleganckie spodenki. A dziś jeszcze o 20 lecimy nagrywać teledysk, ale już nie będę z tego robił vloga. I 11 o 11 wlatuje premiera Nuty. Nocna jazda. Wiecie, sztos. Zobaczycie, to będzie taki łogiń, ta nuteczka to jest taki łogiń. Dobra, ja się już zebrałem, zobaczymy, czy mój tato gotowy będzie. To mamy, plik się musi wysłać z telefonu w ogóle. Kinder, czekolada. Maksiu dostaje od klientek Dominiki, a ja mu wyjadam. Ale to tylko dlatego, żeby cukrzycy nie dostał i żeby się nie zmarnowało. Parę sobie zjem. To będzie przypałowa akcja. Przypał jak nic, stresuję się. Witam. Tutaj ten konkurs skoków do wody dzisiaj? Czy to tutaj? Ale skąd, z dachu? A zobaczymy. Ty, posrało cię chyba. Nie skoczysz? No co ty? A gdzie twoje bikini? Miałem, tato kiedyś wygolił sobie bikini, jak oglądacie od początku. No jaki gość, pa. Pa, jaki gość. A ja. Dawaj, bo ja już jestem ready. A ty jesteś tu? Od razu? No a jak? Do Shelby'ego. Mój Shelby się maluje teraz. Tak za około tydzień będzie jeszcze. No, nie wiem ile to się będzie. Jakoś tam coś tam później to będziemy musieli wmontować i tak dalej. A Julka jest? Julka! Chodź! Wkładaj strój! No patrzcie, misa wygląda tak o. Tu balkon, tu basen. Tylko że basen mi sięga gdzieś dotąd. Ci jakieś 1,30-1,40 ma, a balkon ma jakieś 3-4 metry. Trzeba będzie na dechę skoczyć, bo innego rozwiązania nie widzę niż skok na dechę. To jest cholernie głupi pomysł, ja lubię głupi pomysł, bo one są piękne. Zobaczmy, jak to wygląda z góry. No otwórz! No bo ja chcę na balkon wyjść. Dziury w ścianie mi zrobiłeś. Co? To było. To twoje. Mama wie, że to było. Jak to ogląda pewnie. Jak skoczysz z balkonu do basenu, to ci daję stówę. Nie. Nie? Stąd jest troszkę wyżej. Kurde, tu jest 3 metry dobre. Plus trzeba przeskoczyć tą dziurę i się nie poślizgnąć. Wiesz co, to lepiej wygląda z dołu. Oh my gosh. To jest misja na dziś, ja to zrobię. Ja już powiedziałem, ja to zrobię. Bo my się na to już czaimy z tatą od 2 lat chyba. Od 2 lat się na to czaimy i... Mamy rok basen, to od 2 lat się czaimy? Rok? No to od roku. W tamtym roku się czailiśmy już. Na razie poskaczmy sobie tak o. To trzeba zostawić na koniec, aby widzowie czekali. Emocjonujący moment. Masz już kąpielówy? No. Elegancko. To ja sobie jeszcze podpiję trochę wszystkiego. Tam, szklaneczkę. Tu szklaneczki ładnie. Lewo. No to se nalej. Zamknij. Aż chce się żyć, widzisz? Mhm. Tak piszą. Ja ściągam to wszystko z siebie. I walimy! Ty, wysoko tam jest z góry. Ale to na dechę trzeba polecieć. Trzeba z bomby na bombę. Na bombę nie właśnie. Bo i tak walniesz o dno. To trzeba na dechę, typowo tak na brzuch. Ja widziałem, słuchaj, no. Ja widziałem kiedyś gościu z 10 metrów skakał do takiego baseniku płytkiego. I wiesz jak oni to rozgryźli? Jak on to robi? On leci na dechę, z dychy. Na koniec daje ręce w wodę i rozsuwa wodę. Aha. I go zatrzymuje to. Więc dziś to rozkminimy. Skoczę na dechę z 3 metrów. A ty skoczysz? Jak ja skoczę? Nie. Nie? Boisz się? Ja to mogę tak skoczyć na przykład. No, poka. Salto! Nie! Tak to. Amatorka. To nie to. Zobaczycie widzowie.
co to będzie. Poda 24 stopnie. Git chat. Ty, ja na hulajnodze jeszcze skoczę do wody, pa. Ty, co ja zrobiłem? Ściągnąłem spodenki do kaci. Ważne, żeby ogarniać życie. Tato ma ze mnie batę. Pa, idę po hulajnogę. To jest super pomysł. Chyba jej się nic nie stanie, jak w nią skoczę do basenu, nie? Ninja drop z balkonu. Do basenu hulajnogą. To jest naprawdę głupi pomysł, ale takie są najlepsze. Jak ja mam skoczyć w ogóle? Tak, co, jadę? Jakoś tak. Patera. Jest dziwna? Nie wierzę. Co? Jak skoczysz, daję ci stówę. Tak. Ja tak bym... Rubli, ale 100 rubli. 100 rubli. To jest złotówka. Przekonałeś mnie. Lecę. Ty, proste. Fast plant frontflip. Proste to było. Ty, ale ja stąd zarypałem o dno. A tam? Twardo tu. No, to mówię. Czemu nie dałeś żadnego materaca pod spód? No tam może poduszki mogę postawić. No jakby ciekawe. Siku hulajnoga zrobiła. To ty w kapkach? No, w twoich. Chyba nic nie będzie w tym. Z góry skoczę. Zdrówko, tymba. Wciąż się zastanawiam. A już powiedziałem, że skoczę. Muszę mega w przód się wybić, żeby tak zapikować na dechę. To ja zadzwonię na pogotowie najpierw, żeby przyjechali i dopiero będę skakał. Cię widziałem na filmie, jak gościu z 10 metrów skakał, tak rozsuwał wodę, stąd sobie pierw poskaczę. Próbuję tu pierw skoczyć, tak o. A później z balkonu. Tak, rozsunięcie. Lecę na dechę teraz stąd, a później z balkonu. Mama, mamy nie ma? Nie mam, nie ma, pojadę. To dobrze. Do fryzjera pojadę. Bo wystarczy krzyczała. Tak, tak jakby pyk. Wtedy się robi taki tunel. Poko, z fizyki miałem truje. Dasz rady, miałeś truje. Truje miałem. Dobra. Pyk. Dobra, lecę. No już umiem. Wyszło. Ile my to już planujemy? Dwa lata. Dwa lata? Ile ten basen ma? No dwa lata. Od kiedy tato go tu postawił? No. To tak gadamy, że skoczymy, skoczymy. Dziś jest ten dzień. No, żebyś nie zepsuł, bo to ważna nagrywka. Nie będę drugi rozskakał. Jak to, to powtórzymy. No. Dobra, idę na górę. To będzie porąbana akcja. Posrało go. O chuj. Stąd to inaczej wygląda. Ile wysokości masz? No. A nie, to się wybijesz tam. Co? Spokojnie. No na luzie, tylko chodzi tam bardziej. Że to płytkie jest. To tylko decha. No wchodzisz dechą. Na dechę, strój. Mówisz? No. Kurwa. Cykor, cykor. Ja pierdzielę. Ty, ale tu wysoko jest. A przecież na basenie z czego skaczesz? No ale tu nie do takiego płytkiego. Jak co, to ja Mustangi będę jeździł. Nie przejmuj. Ile on ma głębokości? 1,22 m. Serio? Ale serio mówisz? Serio. Ja myślałem, że on ma 1,40 m. Dobra, nie ma się co zastanawiać. Julka, ty następna. Skoczysz? Nie. Dam ci stówę. Rubli? Nie, stówę, jej tam. Najgłupszy pomysł. Nie, to luzik. Tak, luzik. Dobra, zostawcie łapkę w górę i suba, ja lecę na dechę. Muszę na dechę. Nie tak normalnie, nie tak. Tako. Musisz się wybić. No, do przodu. Nie w górę. O, ja pierdzielę. No luzik. Lekko nogą od nowa, nie? To rubli. Ja już nigdy stąd więcej nie skaczę. Następny zawodnik. Papa, dam ci stówę. Serio? Zdrowie, to było straszne. Kuba, następny skok robisz z tego. Z barierki. Z panela słonecznego. Przez okno tam. Ja pierdziele. Widzowie, łapa w górę obowiązkowo dzisiaj. A ja się podkuliłem, bo się bałem, że jak wyskoczę do góry bardziej, to jeszcze większe uderzenie będzie. Musiałem mega w przód skoczyć. Dałeś rady, teraz ja. Nie skoczysz. Jak nie skoczysz? A stąd to tak. Osuj się, ja nie. Dawaj, salto. Ja na banie to. Pełna amatorka. Grubo, widzowie. Oj, mam adrenalinę. Ty nie skoczysz? Z góry? No. Nie, za stary jestem. No co, ty nie skoczysz? Nie. Ty nie skoczysz? Nie, żebym cię podpuszczał, ale nie skoczysz. Idź sobie zobacz, przymierz się. Mierzę. Może za 100 rubli? Za 100. Dobra, to oddam ci te twoje, które mi chcesz dać. Nie będę ci wisiał. Tak, nie będziesz mi wisiał 100 rubli. Szkoda, że trampoliny nie ma. Ja kupię chyba trampolinę i się postawię obok. I będziemy z trampoliny lutować do basenu. A jak nie trafisz? To trudno. Lecisz?
No ty jestem normalna w tym domu jedyna. No tak średnio bym powiedział. Dawaj, idź zobacz, przymierz się. Może ci się spodoba. Co myślisz, że skoczy tato? Nie skoczy. A ty? Weź go zdisuj, skocz. Daję 200, jak teraz skoczysz? 200? No teraz, już, ale już musisz przejść i przeskoczyć ściucha. Ja spadnę stąd, człowiek, jak będę przechodzić. 200, od razu jedziemy wypłacić. A teraz, w ciuchach, tak jak stoisz. No co? Dwie paki, teraz, tak jak stoisz. W ciuchach. Nie możesz ściągnąć, tak jak stoisz. Po prostu w skok. Ty, ja ci się nie dziwię, no. Wysoko, nie? Jest cykor. Ale jak do przodu skoczysz na bok, tak... 3 metry są. Ja na ramię, no z 3 metry są. 200? Tak, dwie paki, ale masz od teraz 40 sekund. 39, 38, 37, 36, 35. 14. Bo liczę od 10 w dół. Jak weźmiesz tamto? Dobra, no to ale już musisz przejść. Ale bo jak już przejdziesz, to liczę do 10. Czas się resetuje. Ty jesteś mniejsza, to ty na luzie. Jak ja skoczyłem. To ja nie doskoczę. Patrz z jakiej wysokości. Nie, kuba, nie. Dobra, to przegrałeś 200. Myślałem, że skoczy, że jest twarda. A ty tato skoczysz? Ja skoczę, ale teraz nie. Teraz mi się nie chce. Tak gada co rok. Ja skoczę, ale teraz mi się nie chce. Tak co rok gada. A ja w końcu... Mówiłem i zrobiłem. Ale fajno było. Widzowie. Porąbana akcja. Ale zawsze jak coś mówię, to później to robię. Żeby ci zostawić za ten wyczyn łapeczkę w góreczkę. Co Julka? Jak rozkminia pa? Jak tam? Wysoko. Wysoko? Nie tak jak w prawdziwym życiu, jak stoję obok kogoś. Na kamerze może tego nie widać, ale tam jest no ponad 3 metry jakoś. Coś jak ten nasz duży kłoter na skateparku. Dobra, drodzy widzowie, nie ma co już przedłużać dalej. Zostawcie łapeczkę w góreczkę, subika i oglądajcie kolejne poprzednie filmy. I znaczy poprzednie, jak nie oglądaliście poprzednich, a kolejne, które będą, to zostańcie i codziennie wlatują filmy, więc oglądajcie. I już 11 o godzinie 11 premiera nutki. Elo. Czarny asfalt, czarne koło, czarny styl. Typie to nocna jazda, zobacz na mój czarny grill. Stare baby się spinają, a my ciągle mamy chill. Bokiem w zakręt, zobacz k***a jaki styl. Słyszę krzyk.